Witajcie. Czy można poświęcić swoje życie i nie chodzić do kościoła? Super pytanie, jednak musimy tutaj odpowiedzieć na pytanie, czym i gdzie jest kościół. Więc w Starym Przymierzu, w ogóle kościół to jest obecność Boża. A zatem w Starym Przymierzu było to specjalne miejsce, gdzie Bóg zstępował, czyli specjalny budynek, specjalny namiot, chodziło się do specjalnej budowli. Stąd te pytanie. Jednakże mamy nowe przymierze, a nie stare. W Nowym Przymierzu jest tak, że dalej jest to obecność Boża, ale gdzie ona teraz jest? A zatem, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, i teraz każdy, kto prawdziwie wierzy, w Niego wchodzi Duch Święty i taka osoba staje się świątynią Boga. Gdzie to jest napisane? Już mówię. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 19-20. Czy nie wiecie, że wasze ciało, słuchajcie, czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga? A zatem, przyjaciele, nie chodzi się już dzisiaj do kościoła. Staje się kościołem. A jeśli się stałeś kościołem, to jak możesz teraz grzeszyć, nie chodząc w niedzielę do jakiegoś budynku? Widzicie? To zależy, na czym oprzemy swoje wierzenia. Jeżeli oprzemy swoje wierzenia na religii, która powstała przez człowieka, no to mamy problem, ponieważ to w ogóle nie sprzęga. A jeżeli oprzemy swoje wierzenia na Biblii, która stanie się fundamentem naszej wiary, to widzicie, że tutaj jasno i klarownie jest napisane, że to ty, jako wierzący człowiek, stajesz się kościołem. A zatem odpada spowiedź, bo stałeś się kościołem, odpada niechodzenie do kościoła jako grzech, bo stałeś się kościołem. Więc czy można wierzyć i poświęcić swoje życie Bogu, nie chodząc do kościoła? Tak. Jednak tutaj nie mówię o zgromadzeniu świętych, ponieważ Biblia jasno mówi, nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń. Więc nie da się poświęcić swojego życia Bogu bez wspólnego zgromadzania się. I tu nie chodzi o to, że jest święty budynek. Tutaj chodzi o to, żeby się spotykać. Więc jeżeli chcesz naprawdę poświęcić swoje życie Bogu, potrzebujesz znaleźć społeczność ludzi, którzy wierzą w pełną Ewangelię i być razem z nimi. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Dorożała.